proponuje wprowadzenie zakazu aborcji dla kobiet, które tego chcą całkowicie, a prawa wyboru dla kobiet, które chcą mieć prawo wyboru. U naszych sąsiadów Czechów i Słowaków aborcja w każdym wypadku jest legalna. Podobnie jest w Niemczech i w Holandii, dla których organizuje się wyjazdy w wiadomym celu. Kobiety, które na to stać bez problemu, mogą wyjechać za granicę w ciąży, a wrócić już bez niej. Brak legalnej aborcji w Polsce dotyka te osoby, których nie stać po prostu ani na tabletki antykoncepcyjne, a tym bardziej na dużo droższy wyjazd za granicę. Takie kobiety muszą radzić sobie w inny sposób. Nie bez przyczyny zresztą wieszak stał się symbolem aborcji. Nie żyjemy w średniowieczu i nie możemy pozwolić sobie na okaleczanie naszych ciał i dusz. Jesteśmy tutaj, żeby walczyć o prawo wyboru, o prawo, które nam zabrano. Dzisiaj zabrano nam aborcję, jutro zabiorą nam in vitro. Strach pomyśleć, co będzie, co siedzi jeszcze w głowie Kai Godek. Pamiętajmy, że tylko solidarnie możemy więcej zdziałać. Brawo! Moje ciało! Cały czas o tym wyborze mówimy, bo jak wiecie, cały czas jakby są mylne informacje, że to nie chodzi o ten wybór. Więc jak najczęściej staramy się to podkreślać, że rzeczywiście to kobieta powinna decydować bez względu na to, jakiego jest pochodzenia, jakiego jest wyznania, że tutaj te inne rzeczy nie powinny mieć w ogóle na nas wpływu, tak? I niech każdy z własnym sumieniem decyduje o tym, co chce zrobić z własnym ciałem. I o to cały czas walczymy.